Nie wiem, czy poznajecie tą postać. To jest wielki mufti Jerozolimy, Amin al-Hussein. Tutaj akurat jest to zdjęcie, jak miał wizytę u bośniackich ochotników, którzy zostali wcieleni do Waffen-SS. A dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć na temat właśnie Islamskiej Rzeszy Niemieckiej. W 1935 roku na zjeździe niemieckich chłopów Reichswehr SS Heinrich Himmler zapewniał swoich słuchaczy, że wspólnym i odwiecznym wrogiem, jakim są Żydzi, no to ci Żydzi ponoszą odpowiedzialność za fatalną w skutkach kulturowych siłową chrystianizację Sasów, ponoszą odpowiedzialność za hiszpańską inkwizycję, za wojnę 30-letnią, a nawet za mroczne czasy polowań na czarownicę. Himmler oczywiście jak zwykle pomieszał historię, zapominając, że za chrystianizację Sasów odpowiedzialny akurat był cesarz Karol Wielki. No ale chodziło o to, aby skojarzyć ze sobą wszystkie nieszczęścia z przyjęciem przez Germanów pewnych wzorców kulturowych o korzeniach judeo-chrześcijańskich. Z kolei podczas przemówienia wygłoszonego 9 czerwca 1941 roku do oficerów Luftwaffe w Haus der Fliegender stwierdził bez oporów, że eliminacja chrześcijaństwa z Niemiec jest bardzo ważna, jak każda batalia w wojnie. Jest to bowiem bitwa ideologii, taka sama jak bitwa z Hunami w czasie wędrówki ludów, czy też bitwa w całej Azji Środkowej z islamem, gdzie w grę wchodziła nie tylko religia, ale także starcie ras. Himmler był przekonany, że w Wielkiej Germanii nie może być miejsca na religię państwową o typowo orientalnych cechach. No ale SS miała być awangardą w pokonaniu chrześcijaństwa i przewróceniu starogermańskich wierzeń. A do tego mogła się przydać radykalna koncepcja dżihadu islamskiego. No i dla szefa Schutzstaffel proces całej dechrystianizacji był w ogóle tożsamy z samą germanizacją. Jednocześnie w ogóle ten arogancki burzyciel starego porządku europejskiego przywiązywał ogromną wagę do tego, aby jego ludzie, podobnie jak on sam, wierzyli w Boga, którego nazywał starogermańskim określeniem Varalda, takiego przedwiecznego stwórcy. No i podczas spotkania z wyższymi oficerami marynarki w 1934 roku przekonywał, że ludzie rozumiejący proces selekcji naturalnej i oczyszczenia rasy są wierzącymi w swojej najgłębszej istocie, ponieważ właśnie to oni rozpoznają, że ponad nimi jest nieskończona mądrość. Teutonowie, jak podkreślił w ogóle z naciskiem, mieli to cudowne wyrażenie Vardala, czyli przedwieczne. No i widząc ironiczne uśmiechy na twarzach słuchaczy, dodał też, że możemy się spierać, jak je należy czcić i jak w ziemskich kategoriach może ono zostać rozłożone na kultury i różności wierzeń. Himmler oczywiście nie chciał żadnej różnorodności. Jego marzeniem było ustanowienie jednolitej religii wojowników oddanych ojczyźnie i wyższej sprawie, takiego można by powiedzieć nazistowskiego kalifatu, w którym chrześcijaństwo, nauczanie Zaratustry, filozofia Konfucjusza, Buddy i innych wielkich przywódców religijnych zostałyby zastąpione jedną doktryną teutońską, która gloryfikuje poświęcenie życia dla ojczyzny. No i z tego też powodu islam, mimo owych orientalnych korzeni, wydawał się w ogóle Himmlerowi religią idealną dla SS i nowej germańskiej rasy. Mahomet wiedział, że większość ludzi jest strasznie głupia i tchórzliwa. Tak przynajmniej tłumaczył swojemu masażyście Feliksowi Kerstenowi. No i dlatego też obiecał Mahomet, że po dwie piękne kobiety każdemu wojownikowi, który zabije wroga w czasie bitwy. No i taki przekaz rozumie każdy żołnierz, wiedząc, że czeka go za to cudowna nagroda po śmierci. Nie będzie bał się taki żołnierz entuzjastycznie oddać życia w walce. No, można by też tak naprawdę nazwać prymitywnym myśleniem i śmiać się z tego, lecz jeśli jest w tym, zdaniem Himmlera, w ogóle głęboka mądrość. Religia musi przemawiać do ludzi ich własnym językiem. W 1938 roku SS, oddział ochrony NSDAP, liczył 238 tysięcy z hakiem członków. 95% stanu osobowego tej formacji należało do ogólnej SS, organizacji stanowiącej odrębną strukturę od dwóch innych grup, czyli od załóg obozów koncentracyjnych z SS Totenfeuerkopf Verbände i do oddziałów bojowych SS, czyli Verwaltungstruppe, przekształconych w 1939 roku w Waffen-SS. Wśród SS-manów najliczniejszą grupę stanowili pracownicy sektora handlu i usług. Jednocześnie, wbrew opinii kształtowanej przez aparat goebbelsowskiej propagandy, jakoby SS była formacją ludową, to zaledwie 10% stanu osobowego rekrutowało się ze środowisk rolniczych. Równie
Niedoprecyzowaną grupą była inteligencja. Czarny zakon Himmlera był więc na ogół zbieraniną ludzi o wykształceniu podstawowym i drobnomieszczańskim światopoglądzie. No i to prostackie towarzystwo łatwo przyswajało wszelkie bzdury zawarte w nazistowskim bełkocie ideologicznym. Ta bardzo plebejska formacja odzwierciedlała ducha nazizmu, demagogicznej ideologii skierowanej głównie do mieszkańców małych i średnich miast stanowiących bazę wyborczą NSDAP, i to do nich najłatwiej trafiła ideologia popularyzowana przez głównego ideologa partii Alfreda Rosenberga, no i oczywiście szefa SS Heinricha Himmlera. Obaj byli głęboko przekonani, że na drodze do stworzenia nowych Niemiec stoi nie tylko masoneria, komunizm czy Żydzi, ale przede wszystkim stoi chrześcijaństwo. Jak słusznie zauważył kiedyś niemiecki historyk Peter Longerich, w ideologii Himmlera Żydzi byli zarówno masonami, jak i komunistami, którzy w taki sam czy inny sposób stali za intrygami chrześcijaństwa. No a chrześcijanie dla Rosenberga i Himmlera byli dokładnie tym samym, co dla Lenina, Trockiego czy Stalina, czyli słabymi, naiwnymi, uległymi więźniami żydowskich mitów sprzed 2000 lat. Islam w ogóle jako religia państwowa III Rzeszy nie miał być celem samym w sobie, ale miał być środkiem dla radykalnej etyki chrześcijańskiej z umysłów nowego pokolenia Niemców. No i do budowy niemieckiego kalifatu potrzebny byłby duchowy przewodnik. Ktoś, kto po prostu nienawidził Żydów równie silnie, a może nawet bardziej niż narodowi socjaliści. No i taki człowiek znalazł się i dla muzułmanów był w ogóle, szczerze mówiąc, szczególnym jakimś autorytetem. 28 listopada 1941 roku do nowej kancelarii Rzeszy przy Vossstrasse 6 w Berlinie przybył nietypowy gość w turbanie na głowie. Był nim właśnie 44-letni Muhammad Amin al-Hussein, wielki mufti Jerozolimy i polityczny przywódca ruchu muzułmańskiego w brytyjskim mandacie Palestyny. 8 dni wcześniej palestyński przywódca spotkał się z Ministerstwa Zagranicznych Rzeszy Johannem von Ribbentropem, który zachęcił go do nieustannego podburzania palestyńskich Arabów przeciwko brytyjskiej władzy kolonialnej. Także w ogóle wizyta u samego Führera w nowej kancelarii Rzeszy przebiegła w równie przyjaznej atmosferze. Adolf Hitler bardzo serdecznie powitał gościa w progu swojego olbrzymiego gabinetu zaprojektowanego przez Alberta Speera. Obaj usiedli w fotelach przy jednym z kilku niskich stolików kawowych, znajdujących się w takim potężnym, olbrzymim pomieszczeniu. W ogóle nie znamy treści całej rozmowy. Z informacji przekazanych przez świadków tego spotkania wiemy jednak, że wielki mufti Jerozolimy poprosił Führera o wydanie publicznej deklaracji, czyli uznanie i sympatii dla arabskiej walki o niepodległość i wyzwolenie, które byłoby wsparciem do likwidacji żydowskiej siedziby narodowej. Nie wiadomo w ogóle, czy wielki mufti rozmawiał także o planach zagłady wszystkich europejskich Żydów. Nie można też w żaden sposób dowiedzieć, że mufti przekonał Hitlera do rozpoczęcia zagłady narodu żydowskiego na skalę przemysłową. Innego zdania w tej sprawie jest jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu, który pod koniec października 2015 roku zszokował opinię publiczną, stwierdzając, że pierwotnie Hitler nie chciał eksterminować Żydów, ale został do tego namówiony właśnie przez palestyńskiego wielkiego muftiego Jerozolimy. Na szczęście oprócz właśnie wielu takich głupawych polityków Izrael ma też uczonych na najwyższym poziomie, światowym poziomie. Wśród nich był też wybitny specjalista od historii III Rzeszy, profesor Moshe Zimmerman z Uniwersytetu Hebrajskiego, który krótko stwierdził, że premier zrobił coś, czego nie powinien był robić, ponieważ w ten sposób dołączył do długiej kolejki ludzi, których moglibyśmy nazwać negocjatorami Holokaustu. No, powstaje pytanie, czy mamy w ogóle jakiekolwiek dowody, że było tak, jak powiedział w ogóle Netanyahu. No oczywiście, że nie mamy. Wódz III Rzeszy zdecydowałby się na tak złożony logistycznie proces zagłady milionów Żydów tylko dlatego, że inaczej zasiedlą oni ówczesną Palestynę znajdującą się jeszcze pod mandatem brytyjskim. No Führer ani ktokolwiek z czołowych decydentów rządu III Rzeszy nie zamierzał ograniczać emigracji Żydów do Palestyny, tym bardziej, że większość z nich pragnęła wyrzucenia Brytyjczyków z Palestyny. To jest przede wszystkim istota sprawy. Dla Niemców wielki mufti Jerozolimy był nadzieją na wzbudzenie wielkiego arabskiego
powstania przeciw brytyjskim władzom kolonialnym i stworzenia proniemieckiego rządu w krajach arabskich, w których znajdowały się największe na świecie złoża ropy naftowej. Fanatyczny antysemityzm Al-Husajnego stanowił dodatkowy atut. Może a więc częściowo rację miał też Izrael Benjamin Netanyahu, oskarżając wielkiego muftiego Jerozolimy o wspieranie ludobójstwa niemieckiego. Na pewno Al-Husajn z ulgą przyjął wieści o rozpoczęciu przemysłowej zagłady Żydów. Świadczy o tym jego haniebne wezwanie wygłoszone do arabskich słuchaczy na falach radia Berlin. O, tam padły wtedy takie słowa, że Arabowie, powstańcie jak jeden mąż i walczcie o swoje prawa. Zabijajcie Żydów, gdziekolwiek ich znajdziecie. To podoba się Bogu, historii i religii. To ocali wasz honor, ale Allah jest z wami. No, współodpowiedzialny za masową eksterminację Żydów III Rzeszy w czasie II wojny światowej, zastępca Adolfa Eichmanna, Dieter Wislenzy, stwierdził podczas powojennego procesu norymberskiego, że wielki mufti był zagorzałym zwolennikiem ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Od września 1943 do lipca 1944 Al-Husajn wielokrotnie interweniował w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, blokując ucieczkę Żydów do neutralnej Turcji oraz znajdującej się pod mandatem brytyjskim Palestyny. Istnieją w ogóle dowody na to, że we wrześniu 1943 roku swoim sprzeciwem zablokował wysłanie do Palestyny 4000 żydowskich dzieci wraz z 500 dorosłymi pochodzącymi z Bułgarii, Węgier i Rumunii oraz 900 dzieci żydowskich i 100 dorosłych, którzy w lipcu 1944 roku mogli w ogóle do Palestyny wyjechać. Niektórzy w ogóle historycy uważają, że po zwycięstwie Niemiec w II wojnie światowej zadaniem wielkiego muftiego miało być przygotowanie teologicznego gruntu pod ustanowienie islamu religią państwową wielkich Niemiec. Czy to prawda? Bez wątpienia takie pomysły chodziły po głowie Heinrichowi Himmlerowi. Natomiast stanowisko Adolfa Hitlera w tej kwestii wydaje mi się, że pozostaje zagadką. Natomiast ja ciekaw jestem waszych komentarzy, co wy na ten temat myślicie, czy miałoby to rację bytu, czy nie. Wdzięczny będę za wszelkie polubienia, za wszelkie komentarze, które pojawią się pod tym filmem. Serdecznie pozdrawiam.